Hej, z tej strony Eleven, to jest Slay the Spire. Jest to gra, którą chciałem pokazać wam od jakiegoś czasu. Jest to karcianka. Jest to karcianka, wyobraźcie sobie Hearthstone'a, tylko bardziej w formie gry single player. Połączcie sobie Hearthstone'a z Darkest Dungeon, tylko bez takiego bifu mocnego, że wiecie, że was gra bije na każdym kroku. To jest bardziej przyjemna gra niż Darkest Dungeon, jest mniej ciężka, mniej RNG, różnie nas wszystkich naokoło, na prawo i na lewo. Ale też trzeba przy nim pomyśleć. Już próbowałem to nagrywać, widzicie, tu mam 1,5 godziny. Ale to były nagrania z czasu, kiedy byłem bardzo, bardzo zdechły. Więc ja sobie to usunę i zacznijmy na nowo, trochę bardziej żywo. YouTube Playthrough? Tak to się nazywa? Może to się napisane, że zmienię nazwę. Więc ja w to nie grałem tak bardzo dużo, widzicie tu, że na moim prywatnym serwie tu miałem 8%, tu miałem 8%, niedużo, tu 4 godziny grałem troszeczkę, tak? Tu sobie zaczniemy od nowa całą grę i pokażę wam co, jak, z czym się je, ponieważ gra jest lit. Nie nadaje się do końca do nagrania na YouTube, nie jest zbyt ciekawa do oglądania, tak sądzę, ale na moim kanale widzę, że się przełknie wszystko, a przy okazji możecie poznać grę, która naprawdę potrafi wciągnąć. Plus, dodatkowo kiedy zobaczyłem jak ta gra działa, to pierwsze co to szukałem gry na wersję na telefon, bo to jest gra, w którą idealnie grałoby mi się na telefonie. Wiecie, w erze, gdzie teraz wydają wszystkie jakieś, wiecie, Fortnite na telefon, Diablo na telefon, tak dalej, to są gry, które powinny kończyć na telefonach i zobaczycie zaraz czemu. Więc mamy postać pierwszą, The Ironclad. Gra jest po angielsku, mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzać, ale wolę opisy po angielsku niż po polsku. Boję się, że w polskich mogłoby być coś źle pominięte, źle jakoś przekształcone. Mamy 80 HP bazowe, 99 golda. I mamy pierwszy relik, który jest takimi trinketami z Isaaca, możecie sobie to tak wytłumaczyć. Burning Blood at the end of the combat heal 6 HP. Czyli na końcu każdej walki liczy 6 HP. Jak gra wygląda? Tak jak mówię, jest to karcianka, ale z taką eksploracją poszczególnych pokoi, więc możemy sobie wybrać, widzicie, to jest idealnie zrobione pod dotyk. Ta gra się tak nadaje pod jakiś tablet czy coś. Planuję sobie właśnie ogarnąć iPada zamiast mojego obecnego Surface Pro, bo nie sprawdza mi się do montowania filmów, a lepiej mi się montuje filmy na iOS, na telefonie, więc jeżeli to będzie na iPada, to ja kupuję 100%, to będzie lit. Okej, okay. Więc wybieramy sobie ścieżkę. Generalnie mamy pokoje z przeciwnikami standardowymi. Są elitarni przeciwnicy, czyli troszeczkę beefed up wersje, które wyrzucają reliki. Reliki to są właśnie te nasze trinkety. Możemy ich zbierać ile wlezie. Nie jestem pewien, czy jest jakiś limit, ale możemy ich zbierać cały rządek tutaj, więc spokojnie, nie ma co się martwić, że musimy wybierać jeden z nich. Ten nas leczy po 6 HP na końcu każdej walki. Rest to są ogniska, przy których możemy albo się uleczyć, albo zagradować karty, w zależności od tego, którą opcję sobie wybierzemy. Treasure, no to znajdziemy skarby, w których mogą być relikty albo gold. Merchant to jest po prostu sklep, w którym można kupić karty albo reliki, albo niektóre karty sprzedać z naszego deku, które nam przeszkadzają. A w question mark roomach to się dzieje wszystko. A tu jest bohig. Więc wybierzmy sobie route. Ja bym poszedł. Tu są dwa znaki zapytania, żeby zobaczyć co tutaj się dzieje. I poszedłbym na tego bossa. Zobaczymy jak dotrwam do tego miejsca, jak to będzie. Albo pójdziemy tutaj się uleczyć, albo pójdziemy na bossa, żeby zrobić jakiś relik, tak sądzę. Chociaż tu możemy iść na 2T. Może pójdziemy tędy. Możemy iść na 2 question marki. Dobra, tutorial mi jest niepotrzebny, ja wiem jak to grać. Możemy iść na 2 question marki. Możemy iść na bossa i zaraz po bossie mamy leczenie, gdyby to było potrzebne. Więc gramy turowo, mamy losowy tam zestaw kart z naszego standardowego deku. To jest nasz standardowy deck, to i to co tutaj mi wyskoczyło. Deal 6 damage, gain 5 block. Jeżeli znacie Hearthstone, to wiecie jak to mniej więcej polega. Myślę, że teraz większość karcianek tak działa. Też gwint chyba też na podobnej zasadzie działa, ale nie jestem pewien, bo się nie interesowałem. Mamy energy, ta postać ma energię i ma jej 3. I energia zużywa nam kosztuje nas, każda karta kosztuje nas energię. Więc co robimy? Ten kościół nas chce zaatakować za 5 damage'a. Jeżeli otrzyma obrażenia, zostawia sobie 6 blokady, czyli ma taką tarczę. Od razu jak otrzyma obrażenia, czyli możemy jego sklepać najpierw, ale nie sklepiemy go do pełna. Na szczęście zada tylko 5 obrażeń, więc możemy bezpiecznie go trącnąć tak. Nie mamy po co zbijać mu tarczy, ponieważ zbijemy ją tylko do
do jednego i nic to nam nie da. Możemy dać defend, żeby nas nie uderzył, to jest też nasza tarcza. I dajemy kolejny tutaj, żeby tego też trącnąć. Obydwoje mają po pół HP, ten chce nam dać, ten chce sobie dać buffa. No i tarcza znika po tej turze, dlatego nie było sensu jej bić. Widzicie, wtedy bym jeszcze bił tę tarczę, dlatego nagrywam ten odcinek jeszcze raz, ponieważ jestem o tyle bogatszy w wiedzy. Teraz nie mam jak się wybronić z tego, a deal 8 damage applied to vulnerable, czyli dajemy dwa, na dwie tury dajemy mu 50% więcej obrażeń, że otrzymuje. Czyli ja bym sklepał tego najpierw, bo jeżeli dostaniemy od tego, to odleczymy easy, więc cyk, ten jest dead, ale ten też będzie dead, więc nie ma co, spokojnie, nie ma co kombinować. 14 golda dostajemy za tą akcję, dostajemy potiona, który daje nam dwie siły, która tam się mnoży czy dodaje przez nasze ataki i add card, możemy dostać sobie jakąś nową kartę. Ghostly Armor Eternal, jeżeli ta karta jest w twojej ręce na końcu tury, jest exhausted, czyli karta, że tak powiem, nie pojawi się już w tej turze, w tej walce, nie może być użyta. Jeżeli nie użyjemy razy, jak się pojawi, to już potem jej nie będzie w walce. Dostań dwa kolejne punkty i wymęcz, exhaust, to też jest dokładnie to samo, że można kartę użyć tylko raz, nie pojawi się już w deku, bo wszystkie karty, które użyjemy, to one tak sobie latają z jednego miejsca na drugie i potem tak przeskakują. Ta już nie przeskoczy, jeżeli użyjemy, to już jej w tej walce nie będzie, będzie w następnej dopiero. Deal 8 damage, increase this card's damage by 5 this combat. To jest ciekawa opcja, rozważam jedno z tych dwóch. Ale jest mała szansa, że tą kartę znajdziemy. Wiecie co, spróbujmy Rampage. Te karty są strasznie losowe, bo na przykład tej karty nie widziałem i jest to dla mnie zupełna nowość. On zamierza się zbuffować, czyli póki co klepiemy go, klastamy, trzeba było użyć gain to strength, żeby go strzaskać więcej. Ale jestem za szybki i jestem debilem. You do not belong here. Okej, niech ci będzie. Okej, możemy teraz go osłabić dwoma i zadać obrażenia, a co jeżeli teraz zadalibyśmy 8? Doda mu to dzikie coś, że będzie otrzymał 50% więcej ataków, czyli zadamy mu najpierw 8 i potem powinniśmy mu zadać 9? Tak sądzę? O ile dobrze liczę? Czekajcie, bo mój mózg się teraz gubi. Czyli 17 załóżmy. Załóżmy, że 17, a jeżeli użyję sobie Strength Potion? 10 dostaje, czyli dodaje się 2 do tego i 12. Okej. On mnie uderzy raz za 6. Nie zaboli mnie to, ponieważ 6 HP odlecza się na koniec tury, więc może mnie ciachnąć, a ja go 100% dobiję teraz, więc no more cards. No właśnie, karty jeżeli się kończą, to przelatują z tego deku cards użytych z powrotem tutaj. No i na razie żegnamy. 12 golda, apply 6 poison, czyli trucizna. Trucizna fajnie tutaj działa. Jeżeli nałożysz, załóżmy właśnie 6 trucizny, to w pierwszej turze dostaniesz 6 trucizny i dostaniesz 6 obrażeń w tej turze. W następnej dostanie 5 obrażeń i trucizna tak stopniowo z każdą turą schodzi, coraz mniej obrażeń zadając. Deal 5 damage twice, czyli 10 damage generalnie. Deal 8 damage to all enemies, to jest ciekawsze dużo niż to. Headbutt, deal 9 damage, put a card. Dobra, bierzemy to. To jest easy choice i lecimy do question mark pokoju. Pokoju ze znakiem zapytania. Before you lies an elaborate shrine to a forgotten spirit. Upgrade card. Czyli to są losowe eventy, które mogą tam sprawić, że masz do wyboru trzy złe opcje. Trzy opcje, które są dobra, średnia i zła. Albo trzy dobre opcje, albo jedną dobrą opcję. Albo to są losowe eventy jakiekolwiek, albo to może być przeciwnik. W tych pokojach może być wszystko. Więc upgrade card możemy sobie jedną ulepszyć i ja bym ulepszył tą może? 11 obrażeń wszystkim przeciwnikom? Brzmi dobrze. Deal 8 damage increase this card by 8 this combat. Ej, ale to będzie też mocne. Gdyby to by na bossie wyskakiwało, to by była przemoc. Ulepszenie basza też jest ciekawe, ale ulepszymy sobie to, bo jestem ciekaw efektów tego. To wszystko za free, bo taki event się zdarzył. Relikt nam na to pozwoli, czy tam relikt, czy to shrine, ta świątynia to jest chyba nie. Okej, nie ma sensu tego używać, skoro nie ma więcej przeciwników, ale no nieważne.
W sensie tu tutaj powinno się grać bardzo defensywnie, ale ja lubię być bardzo cocky, więc defend dam jedno, ponieważ to leczę. Hello. I mogę użyć tego, bo zada 8 obrażeń i tego, bo zada 11 obrażeń, czyli zada największą ilość obrażeń możliwą w tej turze. Tylko dlatego tego użyłem. A i nie będzie tu więcej przeciwników, ale i tak przecież karta nie zużywa się na stałe, tak? On zamierza się zbuffować, czyli go po prostu trzaskamy. Zostawię sobie tarczę, bo czemu by nie? Okej, on teraz chce więcej bić i ma jeszcze 6 osłon. Więc jak go załatwiamy? 8 obrażeń i... O, teraz chce bić za 10. Ulala! Okej, pójdziemy w bardzo ryzykowny sposób. I rzucimy to. He's dead. Nie zrani mnie. He's dead! Zmarnowałem potiona troszeczkę, ale nieważne, padł. I dostałem potiona tego samego, więc mi się opłaciło. Tu trzeba grać ryzykownie i z tych potionów lubię sobie korzystać. Często o nich zapominam, ale staram się pilnować tego, żeby jakoś to szło. Let's keep it going! Apply free weak and vulnerable to all enemies. Gain 2 strength at the end of this turn, lose 2 strength. Nie ma sensu. To jest lepsze. To jest ciekawsze, bo osłabia wszystkich przeciwników i sprawia, że dostają więcej. To jest taki debuff na wszystkich generalnie. I może mi się przydać, więc ja tego użyję chyba tak od razu. Od razu ten będzie bił mniej, bo jest osłabiony. Wiecie co, użyję tego od razu na przeciwniku, który ma najwięcej HP, niech go gryzie i się osłonie, żeby nie zadał mi obrażeń. Zagrajmy troszeczkę bardziej defensywnie. Tego tu będzie podgryzać i na to liczę. Rampage, deal 11 damage to all enemies. Pierwsze to. Mogę na tego dać. Drugie to. I strike na obydwóch. O, obydwoje są martwi. Świetnie, to poszło zajebiście. Zajebiście. Ej, to wygląda teraz na bardzo łatwe. W sensie nie jest trudne na początku, ale potem to, wiecie, się jak to się nazywa po angielsku? Lubię po angielsku coś określać, bo angielski jest takim fajnym językiem, że ma określenia, które faktycznie są bardziej ekspresywne dla mnie, nie wiem. Dostaję 7 blokady i zmęcz tą kartę. Tak się nazywa, exhaust, nie wiem, jak to inaczej przetłumaczyć, ale 7 blokady za 1 brzmi jak dobry pomysł. Przepraszam, jeżeli będzie mnie będę często pokrząkiwał, ale miałem dzisiaj gastroskopię. Najgorsze badanie ever. Nie polecam nikomu, ale żyję, mam się dobrze i jest fajnie. Choose an attack or power card, add a copy of that card into your hand. Nie do końca do tego mi przemawia. Server soul. Seaver soul, przepraszam. Server soul, umysł informatyka. Czy informatyka? Gościa, który się interesuje komputerami, nieważne. Wezmę chyba to, ale nie podoba mi się, wiecie, skipnę. Żadna karta mi się nie podoba. Oleję tę kartę, bo skoro ma mi bardziej przeszkodzić niż pomóc, to olejmy. Mam full zdrowia, mogę iść ulepszyć kartę, a mogę iść elitarny boss. Zdobyliśmy relik, spróbujmy pokonać elitarnego bossa. Okej, jest ich wielu, mamy karty na bicie wielu naraz, więc to jest perfect scenario. To neguje wszystkie debuffy, który ma najmniej HP, wszyscy mają mniej więcej porówno, więc ja bym spróbował Shockwave. Nie mogę, bo mają negate na debuffy, czyli oni by to totalnie zlali w tej turze, czyli nie mogę tego użyć akurat teraz. Więc zrobimy sobie defend. Zrobimy na tego typa, żeby sobie poczuł się mniej pewnie, ale to mu tak naprawdę nic nie zrobi. I to 11 na wszystkich. To wszystko, co mogłem zrobić w tej turze. Osłonię się, dostałem 4 obrażeń, pod koniec tury leczę się 6 HP, więc to nie jest nic strasznego. No, do mojej puli kart została wprowadzona karta Unplayable, czyli Daze. To są takie placeholdery dla kart, czyli jeżeli losuje mi 5 kart, to ma szansę wylosować też jedne z tych z tej czwórki, jeżeli wszystkie karty moje zużyję i ten deck przeleci do kart, z których będę potem znowu pobierał. Czyli na przykład w tej turze mogłoby mi się trafić 3 takie karty, których nie mogę użyć i tylko 2 usable, ale to już jest RNG.
Dobra, to ja pójdę w ten sposób i tak dostanę w ciry, ale whatever. Spróbujmy tego dobić, bo jestem bliżej śmierci. No, dostanę w tej turze trochę. A to jest elitarny boss, więc nie ma co się jakoś z tym chować, że tu dostaniemy. 8 obrażeń, 16. Myślę, że teraz go dobijemy. Albo i nie. Nie dobijemy. Znegował debuff i dostaniemy 9 obrażeń. Spaprałem to. Za szybko, widzicie, za szybko poszedłem i teraz się już kręci droga pod górkę, ale mam nadzieję, że jakoś z tego wybrnę. Shockwave, go. Aha, ci nie dostaną. Tylko ten dostanie, co ma 2 HP. Słabo. Ale i tak nie mogłem nic zrobić, mogę tylko ich bić. A nie mam... O, spaprałem, zapomniałem o tych debuffach. Widzicie? To jest moment, kiedy się zacząłem rozpraszać i czuć zbyt pewnie. I dostaję w dupę. Dobra, naprawimy to, sorry, już będę ostrożniejszy. Na 100% obiecuję. Teraz nikt nie atakuje. Czyli co drugą turę oni dwaj atakują. A tego już usunąłem z równania. Ale nie mam czym atakować, widzicie? Dostałem 3 te karty, mam więcej punktów niż potrzebuję i nie mogę atakować, bo te karty... Co za gunwo. O tak, dajcie mi tego więcej. To po tej turze zniknie, więc spokojnie. Ale... Okej, 13 na tego typa. Ten padnie. Dead. Red Skull, while your HP is at or below 50%, you have 3 additional strength. Okej, świetnie, czyli jeżeli mam mało HP, to dostaję moc większą. I to jest nasz trinket. Nasz relik. Zajebiście. Z każdym razem, kiedy stracisz HP, od karty dostań 1 siły. Ale ja HP nie tracę od karty do końca, więc nie wiem, czy to mi się przyda. Power karty to jest coś, co można użyć sobie podczas walki i działa przez całą walkę jak taki buff, ale... Korci, wezmę to, wezmę to. Miałem wziąć tamtą, która mogła mi dać za jeden punkt jakąkolwiek kartę ataku z mojego deku, która by kosztowała mnie 0, ale... Ale wow. Wow. Odleczymy się może. Pójdziemy bezpieczną drogą, odleczymy się, nie będziemy upgrade'ować karty. Ciśniemy dalej, zobaczymy jak to wyjdzie. Tutaj zaraz sobie wymyślimy, z którą ścieżką pójdziemy później, ale na razie... Aha, to jest złodziejaszek. On kradnie golda, odzyskamy go, jeżeli go dobijemy, ale on też potem próbuje uciec, więc... Osłabienie i blok. Ma osłabienie na 3 tury, zostanie mu na 2 i będzie dostała więcej obrażeń, więc teraz czas go miażdżyć. Elufka. Dostanę 7 obrażeń, miałem oszczędzać zdrowie. Widzicie, ja lubię grać agresywnie, ale jestem typem gracza, który nie gra tak bardzo z myślą, jak po prostu gra agresywnie. I potem to się kończy na różne sposoby. Zostanie 8 bloku, wyciągnij jedną kartę. To jest dobra karta. Zadaj 5 obrażeń, jeżeli przeciwnik jest wrażliwy. Dostań jeszcze jeden punkt energii i wyciągnij jedną kartę. Zadaj 9 obrażeń, no dobra nie, ale to mi pasuje, bo ponieważ mam kartę, która osłabia i sprawia, że wszyscy przeciwnicy są wrażliwi. Jeżeli bym użył tej karty, to mam 3 tury, żeby znaleźć tą kartę w deku. Spróbujemy. Zobaczymy. Najwyżej możemy ją usunąć, jeżeli nie zadziała. I teraz gdzie idziemy? Tutaj jest chest, ognisko, znak zapytania. Ominiemy jakiegoś bossa. To jest elitarny boss. Poszedłbym tutaj. Tu czy tu to jest mała różnica.
Lecimy na typa. Tędy lecimy. Trochę bardziej risky route, ale zobaczymy. 23 golda. Whetstone. Upon pickup, upgrade to random attacks. Okej. Ulepszył dropkick i rampage? Rampage to był... Co to było? Okej, ulepszył mi dwie karty losowe ataku. Zajebiście, to fajnie trafił, a nie takie, wiecie... W sensie, którekolwiek byłyby dobre, ale... Wow. Lecimy tutaj. Czy pojedziemy na lewo, no, środkową czy prawą ścieżką, to będzie tak samo. 32 obrażeń. Dobra, oni chcą mnie bić. Obviously. Możemy jednego z nich wyciągnąć z równania. Albo się bronić. Nie wybronię tego damage'u, więc najlepiej byłoby, jakbym go po prostu dobił. Albo... Czekaj. Albo... Rampage na tego typa, strike na tego typa i jeden defend. Wtedy się wybronię i go dobiję. Elek pomyślał! Ten tutaj nie wiadomo co robi, nie wiadomo jaka jest jego akcja, ale było podpisane, że nie atakuje wtedy. Okej, czyli nie dostałem nic obrażeń, zabiłem jednego typa. Zajebiście. Okej, czyli to osłabiamy wszystkich i teraz to, żeby dostać jak najwięcej. Jeden jest dead. Dostanę 3 obrażeń. No, no ryzykownie poszedłem, ale chciałem dobić jak najwięcej. Teraz to już będzie easy klepanko, teraz możemy ich easy wykończyć. Raz, dwa... Zjebałem. A, on jest dead, bo jest to jeszcze ten, dobra, okej, okay, nieważne, dostanę 3 obrażeń, z tym mogę iść, spoko. Myślałem, że spaprałem to bardzo hardo, bo zapomniałem o tym, że on jest osłabiony, dostanie 50% więcej obrażeń jeszcze od ataku, więc cokolwiek, dropkick. Flex, gain 2 strength, at the end of the turn, lose, nie, to jest jedna, na jedną turę, ale... Niby dobre, niby złe. Zdaj 4 obrażeń i... to też jest fajne. Więcej wrażliwości dla przeciwników i obrażeń takich globalnych. Strać 3 HP, nie. To wezmę. Więcej ataków możliwych. Za każdym razem, gdy zadałbyś obrażenia 4 albo mniejsze, niezablokowane przez jakieś tarcze, zwiększ te obrażenia do 5, czyli dodatkowy jeden punkt obrażeń w wielu sytuacjach. Jasne. To wszystko się nakłada, to zaczyna być coraz bardziej ciekawe, coraz bardziej zajebiście. Możecie napisać, jak was interesuje tak dalej, czy tak dalej, bo ona się trochę ciągnie i ma 3 akty z tego co wiem. To jest pierwszy z nich, który się ciągnie już 23 minuty, ja podzielę to na 3 odcinki oczywiście, żeby nie było tak długie. Ale no. Defend... Tego strzaskamy trochę. Czyli cały damage znegujemy od nich i jeden dostał, czyli wychodzimy na plus. Powoli, ale skutecznie. Kurczę, już moje gardło siada, za dużo gadam. Zadaj 11 obrażeń wszystkim przeciwnikom. Ten zdechnie. I tego będę mógł dobić. Easy! Te karty są zbyt powerful. Dobra, no to... Hidden Potion, okej. I teraz co bierzemy? Zadaj 12 obrażeń i nadaj 2 osłabienia. To może być dobre na bossów. Chyba bym wziął to. Można zobaczyć, jaki to będzie upgrade tej karty. Weźmiemy to. Spróbujemy. Mamy prawie całe HP. Idziemy na elitarnego bossa. To poszło lepiej niż sądziłem. Dobra.
Oszczędzanie HP po drodze nas wyleczyło dzięki temu naszej głównej pasywce, więc to jest zajebista sprawa. On na razie śpi. Możemy go trzasnąć tym. I tak na razie nic nie zrobię. Dostałem maksymalną ilość obrażeń, jaką mogłem zadać. I teraz czekam na jego turę. On teraz będzie atakował prawdopodobnie. 18 damage, ale jeżeli zbijemy go do połowy, chyba coś się stanie, czy to nie jestem przeciwnik, Więc to trzeba zblokować. Wiecie co? Nie mam jak tego zblokować. Mogę zblokować 5 obrażeń, a mogę go dojechać. I wolę go dojechać szybciej. Ja gram ryzykownie, ostrzegam. Okej, okay. Zadaj 12 obrażeń, daj osłabienie, blok. Z mało mam kart defensywnych, to trzeba będzie to naprawić. Zadaj 8 obrażeń i zwiększ obrażenia tej karty. On i tak... Dobra, zrobimy tak. Osłonię się ile mogę i będę go trochę bił. Gain 5 regen, a nie wiem co to znaczy. A czyli, że mnie będzie leczyć po trochu? Dajesz. Aha, no tak. Czyli to jest tak samo jak z poisonem, tylko że odwrotny efekt. Czyli w tej turze leczy mnie za 5, w następnej za 4, w następnej za 3, w następnej za 2, w następnej za 1, w następnej za 0. Teraz nie będzie mnie bił, więc to jest idealny moment, żeby go dojechać. To mu zada 8 obrażeń. Dobra, robimy tak i tak. On teraz będzie... Okej, debuff mi dał, czyli zmniejszę mój atak. Ale to mu nie pomoże. Zadaj 3 obrażenia. 7 obrażeń, jeżeli jest... Okej, dostanę kolejną kartę. To pójdzie za free. 11 obrażeń i osłabienie. Dead. Ej, to poszło całkiem sprawnie. Poza tym, że dostałem sporo, ale to na własne życzenie. If you end your turn without block, gain 6 block. To jest darmowy block po prostu. Świetnie. Wybierz jeden z trzech losowych ataków, kart ataku. Dodaj ją do twojej ręki i będzie kosztować 0 w tej turze. To jest fajny potion, jeżeli trzeba więcej ataków w danej turze. To go za free nam potrafi provide po polsku. Nie wiem, za bardzo po angielsku myślę ostatnio, nie wiem. Wyciągnę jedną kartę, dobra. Położ ją na tym. No to nie myślę na tyle jeszcze głęboko, żeby wiedzieć, która karta jest, która na szczycie której kubki kart, ale więc to na razie będę pomijał, ale mogę grać chyba równie skutecznie na inne sposoby. Zostań 5 blokady, zadaj 5 obrażeń. Ciekawe. Zadaj 12. Potrzebuję więcej defensywnych, a to mi daje blok i zarazem atakuje, więc wezmę to. To tak już bez myślenia większego. Wielu przeciwników low HP i możemy dostać po bułach ostro. To może ja po prostu poczekam na kolejną kartę, a teraz po prostu zneguję wszystkie ich obrażenia, bo nie chcę więcej dostać przed bossem finalnym. Czy on mi... Aha, zadaje mniej obrażeń. Świetnie. Osłabimy ich. Spróbujemy tego jakoś dobić. Albo coś. Nie wiem, przynajmniej ich osłabiłem. Też sobie biję. To jest dziwna sytuacja. No i dostanę w ciry. Nie tak dużo, ale... Mało, ale wiele razy. Nie podoba mi się to. Dobra, ta karta co bije wszystkich. Halo. 8 damage to all enemies. Czy to? To jest za jeden.
Najpierw to. Potem to. Dead. Potion osłabienia. Daje 3 osłabienia. No to działa tak samo wszędzie. Okej. Okay. Ale fajnie, podoba mi się ta mechanika w ogóle, że dajesz komuś osłabienie i potem co turę schodzi, ale dalej działa. Add a random attack into your hand. It costs 0 this turn. Exhaust. Add 2 wounds into your hand, gain 50 block. To może być spoko, bo to jest... To jest ta defensywna rzecz, o której myślałem. Najwyżej ją potem wymienia co innego, bo te karty można potem usunąć za gold, więc zobaczymy. Odleczę się póki mogę. Na full HP, bo teraz jest bosik. O, to ten skurczybyk, dobra, damy radę. 32 obrażeń od razu, zanim ma cokolwiek i nie atakuje jeszcze, więc... Czyli weak sprawia, że on atakuje mniej swoimi atakami, ale nie dostaje więcej obrażeń ode mnie. After receiving 30 damage changes to a defensive mode. No, dostanie teraz 30 obrażeń. Dobra. Lecimy z tym po prostu. Bang. Teraz nie ma co go bić. Niech mu ta tarcza zniknie. Ona zniknie chyba po tej turze. Okej. Okay. Teraz za 9 chcę bić. O, już nie jest taki mocny. To żeby nie dostać od niego za dużo, to ja bym może spróbował zrobić... Dałbym to. Dałbym to. I dałbym to. Nie tknie mnie. A ja zadaję mu jakieś obrażenie. I to sensowne. 11 obrażeń za Freed, znaczy za jeden temu gościowi, no to spoko brzmi. Ale wolałbym się wybronić, czekajcie. Osłabić go mogę. Zrobimy to tak. I dostanie 11 obrażeń. I teraz go osłabię. Aha, za każdym razem, kiedy go zaatakuję, biorę 3 obrażeń. Dlatego dobrze, że najpierw wziąłem defensive card, bo mi odjął od defensywy, ale... 12, dostanę 5 obrażeń. Nie jest źle. Mogę wziąć jeszcze te karty ataku, ale wolę je na razie zostawić, bo nie czuję się aż tak zagrożony. Tym mogę go spokojnie zaatakować. To. To. I to. Też 12. I niech tak zostanie. Niech już dostanę te 2 obrażeń. Jemu powoli HP schodzi, a ja dostaję ledwo co, więc to jest najlepszy scenariusz, jaki może być. 32 obrażeń. Dobrze. Najpierw nie mogę tego dać. Oh shit. Dobra, lecimy. Dostanę 3 obrażeń. A, skitrał się. Teraz nie będzie atakował. Okej. Okay. Dobrze ci tak, skurczybyku. A czy on za każdym razem, kiedy dostanie więcej niż 30 obrażeń, to... Nie, teraz kiedy... W tej formie, jeżeli zagram atakiem, to dostaję 3 obrażeń. Nie jestem w stanie przyjąć na klatę trochę obrażeń, niech będzie, ale też chcę mu przyjebać konkretnie, więc... Yeah, lecimy. Dostanę znowu 2 obrażeń. Nie jest źle, dopiero straciłem 9 HP w całej turze, on stracił praktycznie połowę, więc... To jest najlepsza sytuacja, w jakiej mogliśmy się znaleźć. 12 obrażeń za jeden też mogę mu dać, 8 za 2 i osłabienie. 15 bloku. Go.
Okej, okay, zaraz przeliczmy to. Czyli jeżeli teraz dam to, to będzie 8 i potem będę mógł go więcej bić. Ale... to będzie jeden atak zamiast dwóch. Ma sens. Go osłabię. Dobra, spróbujmy. No, ten już wyciągnął kosę. Czyli... okej, okay, czyli teraz musimy zadać 50 obrażeń, żeby zamienił się w ten defensive mode. I jak ja to mogę zrobić? Najwięcej co mu zadam... to... 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 i jakąś losową kartę z tych użyję. Eternal 20 damage i to będzie za darmo przez tą potionkę. Lecimy z tym. Zadaliśmy ponad 50 obrażeń. Poszedł w sportem defensive mode. On nie ma kiedy atakować. On jest rozpłatany praktycznie. Więcej bloku. Ale mi wystarczy tyle bloku tutaj, co będzie. On już jest dead. Wiecie co, bym go po prostu atakował na hama. Będę zbyt koki teraz i dostanę po moim zdrowiu, ale... whatever. Odleczę to. Po prostu z nim skończmy. Czy to jest skill, to jest atak? Mogę go osłabić za 2. Nie wiem, sobie defend. Spróbujmy tak, żeby mniej dostać. Mimo wszystko. Twin Slam. Boże, te nazwy. I teraz... okej, okay, czyli teraz już mnie nie bije. Zajebiście. Najpierw to, a potem czysta satysfakcja. Na razie, żegnaj, bon voyage! Power. Removed until the end of combat. Whenever a card is exhausted, draw one card. Okej. Okay. Ale to jest bez sensu. Aha, bo to jest moc na całą grę, że tak powiem, okej. Okay. Na całą turę, czyli jeżeli użyję tego na początku tury, to za każdym razem, kiedy... okej, okay. Nie wiem, czy bym to użył, nie. 30 blok exhaust, to brzmi dobrze, ponieważ potrzebuję kart do bloku. Feed, deal 10 damage if it kills non-minion enemy. Raise your max HP by 3. Dobra, to ja biorę to, bo to jest overpowered i mogę sobie tym zwiększać moje zdrowie cały czas. Otwieramy skrzynkę i mamy 3 reliki na końcu bossa, na końcu aktu. Na początku każdej twojej tury wyciągnij 2 dodatkowe karty i zaczynaj każdy kombat jako rozkojarzony. Za każde 5 kart w twoim deku lecz się 3 HP. Co? Za każdym razem, kiedy wejdziesz do rest site, okej. Okay. Upon pickup, choose and add 5 cards to your deck. To jest fajnie. To też jest fajne, ale dodaje mi więcej... mniej... dodaje mi jakiś negatywny aspekt, to confused. Więc wolałbym chyba to. To nam całkowicie losuje run, to jest troszeczkę jak Chaos w Isaacu. Confused działa na tej zasadzie, że randomizuje koszt wszystkich kart na resztę tury, na resztę walki. A jeżeli to działa na początku każdej tury, to Confused będę miał przez całą grę następną. I może to być na moją korzyść, a może być bardzo na moją niekorzyść, ponieważ karta kosztująca 1 może kosztować 3 i vice versa. Więc wolę wziąć to jest bezpieczniejszy wybór, za każde 5 kart w moim deku leczy się po 3 HP, kiedy tylko wejdziesz do rest site, czyli tam gdzie jest ognisko. I proceed. Akt drugi, miasto.
tu się muzyka zmienia. W ogóle chciałem stwierdzić, że ta muzyka jest zajebista w tej grze. I widzicie, chciałem zrobić ten odcinek szybciej, miałem nadzieję, że zrobię troszeczkę szybciej niż przedtem. Ale no ta gra tak się ciągnie. Może teraz przez to, że tłumaczę i się troszeczkę z tym obijam, jest dłużej. Ale tak to wygląda. Myślę, że jeżeli bym się przyzwyczaił do tego i nie musiał już tłumaczyć wam gry, znaczy nie musiał, no wiecie, lubię to robić i po to nagrywam, żebyście poznali grę, no to potrwało to troszeczkę szybciej. Okej, okay, lecimy następny odcinek, znaczy lecimy z miastem w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie. Piszcie, czy wam się gra spodobała. Ja i tak nagram te minimum 3 odcinki z tego. Zobaczymy, jak, co z tego wyjdzie. Trzymajcie się. See ya next time. Na razie.